witam. Dzisiaj sobota. Jeden dzień w tym tygodniu w trasie. Co będzie? Nie ma nic. Jedziemy na Wrocław, z Wrocławia jedziemy na Milicz i wracamy na firmę i to by było na tyle jeżdżenia. Ja jak zawsze mam nadzieję o taki szybki i szybką, bezkłopotliwą trasę. Co, odzywam się przed Wrocławiem. Jest teraz godzina 9:56. Mamy do Wrocławia jeszcze 65 km. Potankowane tak za 5 dyszek na Shellu. Na Shellu bardzo rzadko tankuję. I wziąłem jakoś 95 E5. Chciałem wziąć E10. Chciałem wziąć E5. Jedź prosto. Trzymaj się lewej. Ale powiem wam szczerze, że w sumie to nie wiedziałem, która tam jest ta E5. Czy to ten. Bo tam jest jakiś V-Power 95, V-Power 100. Na końcu drogi skręć w lewo. Tak się dolałem. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi, zostało nam 43 km. Na 11:20 będziemy. No i co? Wiosłujemy dalej. Do celu zostało nam. Już wam mówię ile. 1 km. Nie wiem, czy to jeszcze Wrocław jest. Wydaje mi się, że już to jest Leśnica. Chyba, że zrobili Wrocław Leśnica. No, za chwilę się wszystko. Ile się wszystko wyjaśni. Jak zwykle mam nadzieję na szybki, sprawny załadunek i lecimy na drugi punkt. Załadowane. Godzina 11:46. Już wracamy. Znaczy wracamy. Jedziemy na drugi punkt. Drugi punkt to Milicz. Mamy 60 km. Pan już czeka. Była mowa o skuterze, teraz coś mówił o motocyklu. Zobaczymy, co się okaże na miejscu. Będziemy tam na 13 pewnie. No i tak myślę 14:30 koło chaty. Muszę się dostać chyba 900 metrów do S8. I wyskakujemy z Wrocka. Szukamy bipika jakiegoś po drodze może. Przytankujemy, bo te 50 zł z Shella to już rezerwa mruga. Oczywiście mam te karnister zatankowany za 50 zł na pacę. Jakby co, nawet to takie wygodne ze sobą wozić. Do celu nam zostało 10 km. Jedziemy przez takie lasy drogą numer 15. Ile jest ludzi w lesie, chyba grzyby się okazały. Tak mi się wydaje. O, tu ładnie Adaś jedzie. Ruchy zagęszczają. Aut nastawiane praktycznie wszędzie, gdzie można. No, ciekawe, czy coś znajdą, czy nie znajdą nic. No co, ja będę tam za 10 minut. To jest chyba motorower biegowy do odebrania. Tak coś kojarzę.
co, odzywam się do Was po załadunku. Mam nadzieję, że szybkim i sprawnym. O, chyba kanie przy samej drodze. Bo wszędzie stoją. Wszędzie stoją. Polone słabnie, chyba jedziemy pod górkę. Nie zatankowałem drugi raz, bo no nie było stacji jakiejś tam. Pieprzyka przejechałem, a tu już patrzę, że 10 km to damy radę. A w Miliczu pamiętam, że było kiedyś BP, ale czy teraz jest, to się okaże. Pojedziemy zobaczyć. Załadowane. Jest teraz godzina, która to jest? 13:14. Na firmę mamy 67 km. Jedziemy przez miejscowość Krotoszyn. Ja tą drogę znam, wiem, że tam jest stacja paliw, to nie pamiętam jaka. Chyba Orlen jest i chyba Pieprzyk. Tu w sumie nie byliśmy w centrum Milicza, tylko tak jakieś 3-4 km od centrum. Musiałbym jechać do centrum w 3 w jedną, z powrotem 3, to jest 6. Tam w Krotoszynie, znaczy w Krośnicach będzie cena pewnie ciut wyższa, ale trudno. Co tu leży? Coś jeszcze musimy zjeść po drodze, nie wiem, czy na CPN-ie, czy gdzieś stanę po prostu. Na firmie będziemy tak przed 15. Przed 15. Załadunek sprawny, szybki, u naszego widza. Także pozdrawiam, no i kręcimy kołami dalej. Godzina 13:26. Była stacja moja, zalane za 5 dych, czyli jakieś 8 litrów. Rezerwa nie świeci. Jest hot dog taki se. Tam prosto przed Wami to jest ta kolejka wąskotorowa. Widzę, że tu dzisiaj to się nie dzieje nic. 61 km do celu, czyli na firmę. Będziemy mniej więcej za godzinę. Nie wiem, czy coś nie będę gdzieś po drodze stawał zjeść. To wszystko wyjdzie w praniu. Przede mną widzę dwie stacje paliw jeszcze, ale jakie to nie wiem. Wiedziałem, że tutaj jest na pewno jakaś, tylko nie pamiętałem jaka. No, kręcimy koła. No i znamy, jest teraz godzina 14:44. Zostało nam ze 3 km. No, sobota dobiegła końca. Dzisiaj już nigdzie nie będę jeździł w sumie. Ten tydzień dobiegł końca. Taki jeden wyjazd, ale taki turne po okolicy. Subki, lajki, komentujcie. No i do następnego razu.